Przed nami nagroda Grand Front 2011 w grupie czasopism. Sponsorem nagrody w tej kategorii jest drukarnia Kład Winkowski. Nagrodę wręczy przedstawiciel firmy, pan Dariusz Tomczak, wiceprezes. Proszę Państwa, emocje sięgają szczytów. Nagrodę główną Grand Front za rok 2011 w grupie czasopism otrzymuje Press numer 9. Nagrodę odbiorą Michał Stasiak, dyrektor artystyczny, i pan Rafał Masłow, fotograf. Zapraszamy. Sponsorem nagrody Grand Front w grupie gazet jest Ruch S.A. Do wręczenia zapraszam Pawła Szymańskiego, prezesa zarządu Ruchu, partnera strategicznego konkursu. Proszę Państwa, nagrodę główną Grand Front w 2011 roku w grupie gazet otrzymują Nowiny numer 240. Gratulujemy serdecznie. Nagrodę odbierze Stanisław Sowa, redaktor naczelny, i pan Krzysztof Ignatowicz i Filip Ignatowicz. Wielkie, wielkie brawa. To główna nagroda. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Brawa jak najbardziej wskazane. Oklaski zasłużone. Dziękujemy bardzo. To będzie wspaniałe zdjęcie. Może to będzie zdjęcie zwycięskie w kategorii Fotografię prasową roku. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Teraz nagrodzeni mają głos. Proszę. Chciałem dedykować tę nagrodę swojej żonie. Piękna dedykacja. Dziękujemy. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem podziękować także współautorom, czyli autorom sesji zdjęciowej, naszemu fotografowi Rafałowi, stylistce Joannie Talejko, producentce całej sesji Urszuli Chrzostowskiej oraz autorce make-upu Karolinie Rysiak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. My także dziękujemy i gratulujemy. Szanowni Państwo, teraz przyszedł czas na wręczenie dwóch ostatnich nagród tego wieczoru, jubileuszowych nagród Grand Front. Proszę Państwa, jubileuszowa nagroda Grand Front dekady, Grand Front Grand Frontów, chciałoby się rzec, to jest wyjątkowe wyróżnienie, które zostało przyznane głosami wszystkich redakcji, które uczestniczyły w konkursie Grand Front w 2011 roku. Grand Front dekady obejmuje wszystkie nagrodzone okładki czasopism i magazynów, które były nagrodzone w edycjach od 2001 roku do 2010. Spośród wielu okładek, które tutaj Państwo będą mogli zobaczyć, znajdziecie również i te, które zdobyły Grand Fronty w latach 2001 i 2010. A do wręczenia tej jubileuszowej nagrody serdecznie zapraszam panów profesorów Stanisława Wieczorka i Janusza Foglera. Zapraszam. Dzień dobry. Nagrodę jubileuszową Grand Front dekady w grupie czasopism otrzymuje Duży Format numer 637 z 2005 roku. Wielkie gratulacje. A w grupie gazet Gazeta Wyborcza numer 57 z 2008 roku. Zapraszamy. Wielkie brawa. Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej.
To wielka nagroda jubileuszowa. Serdecznie gratulujemy. Gratulujemy bardzo serdecznie. Agora zgarnia wszystko. Tak. Za duży format numer 637 z roku 2005 i Gazetę Wyborczą numer 57 z roku 2008. Grupie Gazet. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. To nagroda jubileuszowa. Zwycięzcy mogą mówić. Bardzo serdecznie, naprawdę jesteśmy strasznie wzruszeni. To dwie nagrody za dekadę to... O rany, aż mi głowę urywa, więc chciałem powiedzieć, że to wszystko robili ludzie, których częściowo tu nie ma. I szefem naszego zespołu grafików jest dyrektor artystyczny Maciej Kaugus i on właściwie wszystkie nagrody, wszystkie okładki tu wyróżnione i nagrodzone wymyślał razem z zespołem naszych grafików. Z tego zespołu jest tu Magda Wójcik, która jest fantastyczną graficzką. No słuchajcie Państwo, no ja po prostu jestem wzruszony i bardzo Wam dziękuję. Czuję się jak na froncie, ale na froncie można tylko z niezłą armią walczyć skutecznie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Gratulacje.